Skąd się wzięła rakieta suborbitalna Perun? No, jest to pewien wyraz pasji i ambicji. Zaczynaliśmy dawno temu. W 2010 stworzyliśmy Polskie Towarzystwa Rakietowe i jako modelarze rakietowi bawiliśmy się świetnie przez wiele lat, a że choroba postępuje, cały czas budowaliśmy coraz większe rakiety. W 2015 roku udało się pozyskać pierwsze fundusze europejskie na zbudowanie takiego demonstratora latającego, rakietowego, o wdzięcznej nazwie Candle 2. Ta rakieta była już naddźwiękowa i latała na wysokość około 5 km i służyła nam do testowania elektroniki bezprzewodowej. W 2017 padł pomysł, żeby pokusić się o rakietę kosmiczną. Po kilku latach prowadzenia projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możemy pochwalić się pierwszym prototypem rakiety suborbitalnej. To jest duża maszyna. Ona ma 11 metrów wysokości i prawie pół metra średnicy. Jest w stanie zabrać ładunek użyteczny o masie 50 kg na wysokość aż 150 km. Taki lot suborbitalny charakteryzuje się tym, że po wyłączeniu silników i po opuszczeniu atmosfery, no na eksperyment w środku w tej rakiecie no już nie działa żadna siła. No i dopóki rakieta wzniesie się na maksymalny pułap, a potem znowu wróci w gęste warstwy atmosfery, mówimy właśnie o takim stanie no bardzo, bardzo niskiej grawitacji, która sięga 10 do minus 4 g, a w niektórych momentach nawet 10 do minus 5 g. Uzyskujemy na pokładzie naszej rakiety no kilka minut takiego stanu zerowego ciążenia i to jest jeden z towarów, który nasza rakieta może zaoferować. Projektowanie rakiety jest procesem bardzo złożonym, jest procesem skomplikowanym i bez wątpienia angażującym dużą ilość osób o bardzo szerokich kompetencjach, angażującym dużą ilość czasu, a tym samym niemałe finanse. Większość rozwiązań konstrukcyjnych musieliśmy wypracować sobie sami. Jest to prototyp pierwszy, ale już mamy w budowie prototyp drugi, który będzie jeszcze lepszy, jeszcze efektywniejszy. No i mamy zamiar doprowadzić do komercjalizacji tego naszego przedsięwzięcia właśnie w Polsce. Gotowa do startu na wyrzutni, zatankowana, będzie ważyć około 1 tony, z czego 600 kg to są hybrydowe materiały pędne. Rakieta lata na podtlenek azotu, czyli gaz rozweselający, oraz na modyfikowaną parafinę, taką podobną jak do świeczek. Więc mamy tutaj pół tony podtlenku i około 100 kg parafiny. To pozwala nam rozpędzić tą rakietę do prędkości 1500 m na sekundę. Chciałem jeszcze odnieść się do zrzutki, która w mojej ocenie narobiła sporo szumu w internecie i podziękować wszystkim naszym patronom. Zebraliśmy od Was mnóstwo wspaniałych fantów, które jeszcze dzisiaj umieszczamy w komorze ładunkowej naszej rakiety. Liczę na to, że będziecie z nami mentalnie podczas najbliższego tygodnia. Dziękuję bardzo. We'll be right back.
21 czerwca 2023 roku odbyliśmy pierwszy lot testowy rakiety Perun. Jak widzimy, wróciliśmy już z tego lotu, wróciliśmy już z Ustki i w tej chwili prowadzimy badania nad naszą rakietą. Ona już jest w tej chwili rozmontowana, każdy moduł jest dokładnie sprawdzany i jak widać cały ładunek przetrwał. A my tymczasem już szykujemy się do kolejnego testu, który zamierzamy przeprowadzić na jesieni, najprawdopodobniej na przełomie września i października. Do jesiennego lotu mamy przygotowane nie tylko moduły, które odzyskaliśmy z rakiety Perun podczas ostatniego testu, ale również nowo wyprodukowane elementy, takie jak na przykład komora spalania silnika SF-1000.